czołem ludziska! Z tej strony Staszek i gramy dalej, moi drodzy, w The Escapist 2. To jest jedyny taki materiał na polskim YouTubie, w którym widzicie jednocześnie 24 osoby grające jednocześnie. Ponieważ ja, moja dwunastnica i Eleven. Haha! Jaki suchar! Ha! Nie! Myślałem nad tym pół weekendu. Nie spodziewałem się. Ja się nie spodziewałem, ja się spodziewałem, że to gdzieś spalę po drodze, ale na szczęście się udało. Dobra. Dobra. Pani Eleven, mamy plan, tak? Mamy plan, co zrobić. Naprawić błędy wczorajszego dnia przede wszystkim, tak? Ja go już realizuję, już odkupiam swoje winy. Generalnie... Spoko. Ja się nie gniewam, żeby nie było. No harm done, tak? Okej. Okay. Ty się tam zajmuj czymkolwiek, ja już lecę szukać... Rolko zaliczony, żeby nie było. Idę już szukać pilników. Bo tylko to nam jest potrzebne. Tak. Szukamy pilników, taśmy, łączymy przecinaki, zrobimy sobie po jednym. Postaramy się znowu zrobić tak samo, jak robiliśmy poprzednio, czyli po prostu przeciąć się przez te kraty. A dzisiaj wydaje mi się, że to będzie teraz dobry odcinek taki, że jesteśmy na tyle pewni, że uda nam się już uciec. Miejmy nadzieję, że nie żadnej lamy po drodze. Znaczy, że jest jeszcze jedna rzecz, która nam może przeszkodzić. Jaka? Jeżeli będzie któregoś z nas przeszukiwać strażnik w nocy. Roll call. Ale to wiesz, no Bad Dummy wydaje mi się, że spoko. Że Bad Dummy gdzie symulował. Jak przyjdą przeszukiwać? No. Będą myśleć, że leżymy i śpimy. Nie sądzę. Tak było w jedynce, tak? Nie wiem, jak będzie tutaj. No dobra, ty grałeś więcej, to ci zaufam, ale... ale wiesz, ja to nie wiem, jak to będzie tu. To wszystko może się zdarzyć. Zobaczymy, no miejmy nadzieję, że nie będzie. Tu jest tych ludzi tak dużo... Czemu mnie biją? Psy przyszły. Ło! Pieseły! Co te psy? Ale ja nic nie zrobiłem. Ale to za tobą przyszły psy? Bo psy przyszły do jedzenia tutaj, znaczy na stołówkę. I do izolatki mnie wyrzucili, co się stało? Za co? Psy mnie pogryzły, mnie wyrzuciło do izolatki. Co zrobiłeś? Nic! No jak to nic? Ja po prostu sobie jestem, nawet gwiazdek żadnych nie mam, ani nic. Nie wiem, ja ślepy jestem? Zobaczysz sam. Trzeba będzie zobaczyć, no zobaczę, kurczę, jestem ciekawy. Ej, to było przykre. Ej, no i co, oficer Cebulka stoi mi pilny. Ty jeszcze chcesz mi spały przyłożyć? Jeszcze coś zrobiłem źle? Ło, Benjamin się na mnie rzucił! Z miotłą! Benjamin, to się nie dziwię. Okej. Okay. Ty, ale goni mnie. Menda. Chyba dlatego, że... Czy ja byłem w jego tym? Czy ja byłem... O, bij mnie, to cię strażnik pieprznie. O, właśnie. Ha, cię zrobiłem w jajo, Benjamin. I proszę bardzo, oficer... Nie wiem jaki. Skoro to blondynka, to pewnie to oficer brunetka. Bo żeśmy tak nazwali, tak? Oficera z blond włosami nazwaliśmy brunetka. Żeby było śmieszniej. Dobra, mój plan na ten odcinek też jest taki, żebyśmy może spróbowali przy okazji podsumować, co żeśmy zobaczyli w tej wersji, co nam się podoba, co nam się nie podoba, co tam jeszcze udało mi się uzyskać, jeśli chodzi o informacje od Team 17, bo tam jestem, można powiedzieć, że w kontakcie z community managerem, który wysłał mi kluczyki. Więc od czego by tu zacząć? No właśnie. Przede wszystkim wydaje mi się, że The Escapist 2 w porównaniu z jedynką, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale jest o wiele bardziej uproszczone. Jest uproszczone, to prawda. Uproszczone, chociażby właśnie gadaliśmy przed odcinkiem o statystykach, że teraz rzeczywiście te statystyki w ogóle nie spadają. Ale wiem, że był na to hejt w poprzedniej wersji, w jedynce. Ale teraz czuję, że jeżeli te statystyki rzeczywiście można raz na maksa, że tak powiem, wyszlifować i potem mieć wszystko na 100, no to robi się z nas taki badass. I nie wiem, czy to jest dobre dla samej gry. No i właśnie tutaj też trzeba poruszyć drugą kwestię tego, że błędy, to co my myśleliśmy, że jest błędem, jest właściwie zamierzone. Ten system drop in, drop out, że postać, która jest gościem, nie zachowuje statystyk. W ogóle. I ponoć... Twórcy stwierdzili, że nie mają zamiaru tego zmieniać. Że no, tak więc, to ma być właśnie. Więc tym bardziej sądzę, że powinno zostać to ze zmniejszonymi statystykami po czasie. Mhm. I raczej koop powinien być właściwie koopem, a nie żeby gość był chodzącym ekwipunkiem. Ja nie wiem dlaczego, to oni założyli, że każdy kto będzie grał, to będzie chciał przejść jedno więzienie na jednym posiedzeniu? A jak ktoś będzie musiał wyjść z cokolwiek, albo nie wiem, przerwać z jakiegokolwiek względu, to już nie. Ale właśnie to jest głupie, że dalej jest obejście, bo jeżeli ktoś przejdzie na jednym posiedzeniu, to dalej to działa tak samo, poza tym, że mi questów nie zalicza, co nie wiem, czy jest błędem, czy nie. No właśnie. Ale jeżeli chodzi o sam fakt...
nie mogę się wysłowić. Jeżeli chodzi o sam fakt tego resetowania statystyk po wyjściu, no to na to jest bardzo proste obejście, dopóki ci gry nie wywali, tak? Mhm. Więc nie rozumiem, czemu w to poszli, bo jeden może mieć czas i spokojnie ograć to z przyjaciółmi w jeden dzień, mhm. całe więzienie, a ktoś inny może nie mieć czasu i jechać po trochu, no i dostaje wtedy strzała, bo nie jest w stanie. To tak jakby oni chcieli właśnie uniemożliwić graczom nabijanie statystyk, tak? Czyli prawda, że ktoś wyjdzie, znaczy w sensie, że zapisze się wszystko, złoto, questy i tak dalej, a na dobrą sprawę zmusili graczy, będą zmuszać graczy do tego, że wszyscy będą i tak siedzieć i wspólnie próbować przejść całe więzienie razem, co oznacza, że właśnie będą wszyscy dalej napakowani statystykami i tak dalej. Także, no nie wiem, kompletnie nie rozumiem tego rozwiązania, a jeszcze powiem ci, że znowu nie mam plakatu na dziurze. I to może nam znowu coś zrobić niefajnie, jak przyjdą do mnie tutaj. Znowu mi ktoś zarąbał plakat. To jest niefajne. No, a powiem ci, że nam potrzeba jest jeszcze jednego pilnika i mam jedną taśmę klejącą. Sprawdzam biurka i nie widzę nigdzie nic ciekawego. Także ja to nie jest bezpieczna ta dziura. Mam jeden pilnik ogólnie. A ja mam jeden pilnik i taśmę, więc ogólnie mamy jedne nożyce są, tak? Ale to jedne tylko. A wydaje mi się, że jedne mogą być za mało. Chociaż z drugiej strony, kto wie? Muszę sklepać Patryka. Gdzie jest Patryk? O nie, poszedł do pracy. A nie, Patryk jest. Na mapie zobacz. On jest piętro wyżej, on już jest w pracy. Kurczę, bo udało mi się właśnie przed chwilą zrobić jednego questa. Mhm, to kasa będzie. Więc jednak coś zadziałało. No właśnie, to teraz wychodzi na to, że za chwilę będzie taka opcja, że nie będziemy w stanie robić nic, bo widzę, że chyba... Nie wiem, jak to jest z resetem przedmiotów w szafkach, ale na dobrą sprawę to ja nie widziałem żadnego nic ciekawego w tych szafkach teraz. I nie wiem, kiedy one się resetują. To też jest ciekawe. Zaraz. Reset szafek? One się chyba resetują, nie wiem, czy raz, czy dwa razy na dzień, bo coś takiego widziałem tam, wiesz? Tu jest dobry quest, Alan ma. Idź, zrób ten, do roboty idź, bo będziesz miał ten hit głównie, duży. O idź, fakt. Bo Alan ma questa za 75 golda i trzeba Damianowi zbić mordę, ja to biorę. Dobrze, to bierz. A nie, beat the bully, get the sock, get the soap. A, on mi tu każe wziąć skarpetkę i mydło, żeby go zlać konkretną bronią. Okay. No dobra, ale powiem ci, że za 75 golda to jest opłacalne. Mamy jeszcze sporo dnia. Więc może uda się zebrać. Jakbyś znalazł gdzieś skarpetkę albo mydło, to weź. Nie przeglądam już za bardzo szafek, chociaż... No ja przeglądam jeszcze raz. Wypadałoby też w sumie przeglądać szafki gdzie indziej niż tylko w celach. A gdzieś są jeszcze szafki oprócz cel? Są, w niektórych pomieszczeniach jakichś. Jeżeli się przypatrzysz. A ja się zastanawiam, czemu mój papier toaletowy jest na niebiesko? Znalazłem jakiś papier toaletowy na niebiesko, czy jakiś... Quest? One champ. Could you help me? Is my... O, tak, znalazłem jego papier toaletowy. Dobra, komu mu? Norbertowi mam dać papier toaletowy, dobrze. Co jest teraz? Ćwiczenia, dobrze. Norbercik, mam dla ciebie papierek. Ale mam dziwny błąd. Nie mogę przerzucić jednego z przedmiotów z szafki do swojego inwentory. Tak? Jest jakby zablokowana, nie da się tego jednego mydła przerzucić. Mydło mi utknęło w szafce. To ja zabiorę, mydło mi się przyda, bo i mydło i ten i... Ale właśnie ja nie mogłem go wyciągnąć. Drugie mam, to ci mogę przynieść. Dobra. Bo... Znaczy wydaje mi się, że czasami jest taki bug, że nie działa po prostu. Nie, bo wszystkie przedmioty mogę przenieść z tego poza mydłem. Aha, no to jednym. Przylepiło się no, na stałe. A też widzę kolejną ciekawą rzecz, znaczy kolejny błąd moim zdaniem w tej grze, że pojawiają się cały czas mi tutorialowe napisy. Mimo, że przecież już dawno tutoriala, już to nie jest pierwsze nasze wejście w grę, a cały czas pokazują się opisy, że to jest workout i co możesz na tym robić. To też jest moim zdaniem do poprawki. Okej. Kolejna rzecz, której nie mogę wziąć ze skrzynki. To jest problematyczne. Nieładnie. Dobra, a gdzie jest Norbert? Właśnie, gdzie jest Norbert? Który to Norbert? Adrian, Jakub, Erwin, Norbert jest! A, jest! Ty, nawet cel questu jest zaznaczony na mapce! Dobra, to ja już czuję, że ta mapka jest jednak fajnym pomysłem, mimo że powinno być... To kolejna rzecz, to powinno być odkrywanie mapy, tak? A nie tylko...
a nie tylko, wiesz, że od razu masz całą dostępną. Moim zdaniem to będzie taki Fog of War, nie? Mgła wojny, odkrywanie, eksploracja. Ale samo... Dlaczego dostaliśmy 1,5 gwiazdki? To przeze mnie. Fucken! Jeszcze 3 gwiazdki, bo zobaczył mi dziurę i mamy lockdown. Ale wiesz co, przez to, że się spóźniłem, dostałem 0,5 gwiazdki, a przez to dostaliśmy resztę, to nie wiem. Aha. No ja też nie wiem, niestety. Dobra. To co kolejną rzecz? Kolejna rzecz... Aha! Dowiedziałem się, że twórcy nie planują oficjalnego języka polskiego, ani żadnego innego języka poza tym, które mają na starcie do wypuszczenia. Także to będzie trochę smutne. Mam nadzieję, że community będzie mogło zrobić polski język i w ogóle to będzie możliwe, bo też nie wiadomo. Na pewno oficjalnego polskiego języka niestety twórcy nie planują. Co jest smutne. Biorąc pod uwagę, że u nas w Polsce to jednak The Escapist jest znaną grą. Dobra, okay. To ja... Mam materiały na twoją skarpetkę z mydłem. Dobra. A ja szukam pilnika. Bo niestety intelekt mój podupada i znowu na styk idę na obiad. Okej. Okay. Ja kupiłem pilnik, bo mam kasę. Ja mam drugi pilnik. Dobra. To? Czemu mam 99... Guard hit? O, ja też mam! Ej, dlaczego mam guard hit na 90? Co się stało? Ej. Właśnie nie wiem, co się dzieje. Byłem przecież na obiedzie. Co no jest? Ja też. Kolejny bug? O nie, 2 mnie ściga. Ty! O, 3 mnie ściga. Ja nie jestem w stanie... Muszę wypuścić pilnik gdzieś, bo mi stracę pilnik. Ja się schowałem w szafce. Wypuściłem pilnik! Nie goń mnie, Pało, bo my musimy uciec. O, pies złapał pilnik. Znaczy, wywąchał. Wyniuchał. Aha! Co? Czyli to te psy głównie wyniuchują jakieś... Ale zaraz, jak mnie przedtem pies zaatakował dzisiaj, miałem przy sobie tylko 2 banany i mleko, o ile pamiętam. Mhm. So... No dziwne, ja dostałem wpysk i leżę, i lecę teraz do szpitala. Za 2 banany i mleko poleciałem do izolatki. Ty, a banany i mleko są legalne? Czy nie? To jest dobre pytanie. No bo banan, co, mleko? To jest jedzenie, co można zrobić z mlekiem? Możesz na przykład oblać strażnika go. Nim, w sensie. In wodą your face. Wogą też go mogę oblać, to woda też może być nielegalna. No widzisz? No nie wiem, to trzeba sprawdzić, jak ma czerwoną obramówkę, znaczy, że jest nielegalna, no. No właśnie, no nie, to by było głupie aż. Adrian, czy masz skarpetkę i mydło? Powiem ci, że jak spadnie do około 50, to jesteśmy dopiero w miarę zdolni przechodzić koło strażników. Tak? Do 50 aż? Bo ja nie patrzyłem, jakie to jest. Bo od 90 było w jedynce. Ale nie wiem dlaczego się oburzyli, dlaczego ja byłem celem. To jest dziwne. I ty my też nie wiadomo. Ja się schowałem. Nie wiem, o co mi chodzi. Dziwni są. Dobra, powiedz mi, masz jakieś przedmioty ciekawe ze sobą teraz? Mam pilnik, mam skarpetę z mydłem i wiesz co, czekaj, bo mam jeszcze blok, który chcę komuś wciepnąć do... Chodź za mną po prostu. Dobra, idę. Teraz ci dam. Bo wiesz, mam już 20, nie? Ja wiem. O 22 roll call. A on mnie nie widzi teraz na przykład, nie? To jest śmieszne. A bed dummy masz zrobione? Zaraz będę miał. To dawaj, bo mamy mało czasu. Ale będziesz musiał mi to zrobić, bo... Dobra. Czy ja mam? Czekaj, może mam. Chodź do mnie, to ci tam dam te przedmioty, bo w sumie... Dobra, idę. Gdzie indziej to jakoś... Bo już teraz trzeba zaczynać akcję właśnie z tymi. To mam już... beddami. Już są emocje, nie? No możesz beddami chyba rzucić nawet na łóżko. Chyba się nie obrażą. Po co to wyrzucam? A, czekaj, ja ci muszę zrobić, tak? Beddami, nie? Nie, ja mam. A, no dawaj. Ja to wciepnę tutaj, jest niepotrzebne. Więc... Wow. To sterowanie. Leją się. Po pierwsze masz to, po drugie masz... Nie pilnik. Aha, bo idą. Pilnik też chyba, żeby zrobić. A masz jakąś taśmę? Nie mam taśmy. Nie, to wyrzucanie przedmiotów też mi się teraz zepsuło totalnie. Gdzie jest mydło? Wyciągniesz sobie mydło z mojej szafki, bo ja nie potrafię. Dobra. Powiedz mi, czy możesz. Największy problem jest tak, że... największym. A dlaczego twoje mydło jest różowe? Ja mam mydło, nie, ja mam mydło, spokojnie, mam. O. Patryk, co ty tu robisz? Jak on cię tu znalazł? Patryk! Uwierz w ducha! Po prostu się pojawił. Dobra, ty, czekaj, bo już teraz na dobrą sprawę to mi nie jest potrzebne. Jezu, ja nie mam czasu. Ty! Mamy taśmę, czy nie?
mam taśmę jedną, ale nie wiem, czy ja, Pitole, ty jeszcze się okaże, że nie zdążymy z tym wszystkim wyjść. Zaraz roll call, dobra. Damy radę. Zrób tylko pilnik i wychodzimy. Mam wszystko na pilnik. Dobrze. Beddami muszę jeszcze położyć. Czekaj, jeszcze beddami. Tutaj. O, patrz! Zobacz, ktoś mi... Zobacz, nie mam dziury w ścianie. Ty? Może to jest błąd z teksturami po prostu. Ej, a może dlatego dostaliśmy półtorej gwiazdki? Ktoś zauważył, że mam dziurę w ścianie i ją zalepił. Może. Dobra, idziemy stąd. Byłeś na rolkolu, masz już ptaszka? Właśnie nie mam. O nie! Ptaszka. Czemu mnie biją? O nie! O chciałem Boże. To wziąć, nie zdążyłem! Boże! Dlaczego? Serio? Nie! A wiesz, że co ja tam miałem? Ja wszystko widziałem, mi. Ja miałem ułamek sekundy, żeby to wyciągnąć, ale dzisiaj podbiegli, było zblokowane już. Ale pytanie, dlaczego dostałem w papę? Co ja zrobiłem takiego, że dostałem w ryj? Nie mam pojęcia. Ej, no. My nie uciekniemy z tego więzienia nie dlatego, że nie gramy dobrze, tylko że bugi są. No, dokładnie. Zostaniemy tutaj na zawsze. No nie. No i cały plan do dupy. I wszystkie, no nie, i surowce nawet nie ma, surowców nie mamy. Także, ja pitole. Także jesteśmy na zero znowu. Ja wale, dlaczego? O nie co wiem. Im chodzi? Czemu wiem oni biją nas po ryju? Wiesz co, może przez to, że nas złapali przedtem, mają na nas zaostrzony rygor. Może to też jest to, że mają tą inteligencję bardziej podwyższoną. Że jakiś strażnik nas nie lubi? Myślę, że po prostu przez to, że mieliśmy już do czynienia z nimi, że kilka razy nas pakowali z dodatki, że wiesz, im więcej nas złapią, to może tym bardziej mają na nas oko. Możliwe. Albo po prostu ja trafiam na przykład na takiego strażnika, u którego mam reputację zero i od razu się... Ale dlaczego wtedy Guard Hit robi się od razu na 100? To jest dla mnie głupie. Jest trochę, no. I całe bicie w ścianę też było bez sensu, bo już mam zalepioną generalnie ścianę. Generalnie przyszedłem na obiad. Dostałem w pierdziel. No. A ja przyszedłem na zbiórkę i dostałem w pierdziel. Co strażnik robi na moim biurku? Laciek. Ta gra coś odwala teraz dziwnego. Ona chyba nie chce, żebyśmy skończyli tego pierwszego sezonu. Jak nic. No dobra, moi drodzy, no mieliśmy już podsumować. Mieliśmy uciec. Mieliśmy wszystko po prostu przygotować już na end, na finish. I okazuje się, że będziemy musieli zrobić kolejne podejście. Tym razem już u Elka. To dokończymy opowieści również, co nam się w grze podoba albo się nam nie podoba, bo jeszcze trochę jest rzeczy takich do wymienienia. No cóż, to nie ma co przedłużać, kończymy. Więc jak wam się podobało ten apogeum lam i błędów, to zostawcie lajka, bądźcie na bieżąco, komentujcie, subskrybujcie, dzięki piękne za wspólną rozgrywkę, trzymajcie się, wielka piona i do zobaczenia u Elevena. Cześć! Hej!